O bezpieczeństwie narodowym rozmawiać już nie będziemy, natomiast o kwestii bezpieczeństwa chciałbym jeszcze z Tobą chwilę porozmawiać. O kwestii bezpieczeństwa projektowania, albo najczęstsze błędy, jakie popełniają instalatorzy, albo na jaki element regularnie nie zwracają uwagi, czy nie doceniają, że coś jest istotne, a o tym się gdzieś tam zapomina w ferworze walki na dachu. Myślę, że najczęstszy problem to strefy brzegowe, tak? No, skąd to się bierze? Bierze się to, no, wiadomo, z chęci... Strefy brzegowe dachu, tak? Żeby być pewny. Tak, czyli krótko mówiąc, mamy pewną powierzchnię montażową dachu do dyspozycji. Mamy potrzeby tego klienta, no bo to bardzo łatwo oszacować. No i musimy to zderzyć z warunkami technicznymi montażu. No i najczęściej jest tak, że no, ten generator zmieści się o tyle, o ile, ale niestety te strefy brzegowe są trudne do zachowania. Czyli krótko mówiąc, jest norma, która mówi o tym, ile powinniśmy od krawędzi się z modułami odsunąć. Od kalenicy dachu ile? To jest? Ile? Wiesz, no, to nie jest jeden wymiar. To właśnie o to chodzi, że to nie ma jednego wymiaru, tylko do obliczenia tej wartości potrzebna nam jest długość budynku, szerokość i wysokość. Tak? Bierzemy zawsze najmniejszą z tych trzech wartości i 10% tych wartości powinniśmy się odsunąć. Tak? To jest absolutne minimum. No, a powiedziałbym, że no już kardynalny błąd, no to wtedy, kiedy moduły wystają poza krawędź dachu. No, należy powiedzieć o tym, że taki montaż nie ma gwarancji producenta konstrukcji, nie ma gwarancji producenta modułów fotowoltaicznych. Tak? Moduł jest wtedy narażony na bardzo duże siły, tak? Uderzenia wiatru. No i niestety raczej zostanie on po prostu zniszczony. Znaczy, no bo bardzo często się zapomina, że konstrukcja i moduł z konstrukcją jest tak gdzieś 10 cm nad połacią. Powinien być choćby ze względu na dylatację, tak? Czyli żeby tam było chłodzenie. I bardzo często jest tak, że jak mamy nawet przy samej kalenicy, tak? Czy to w tym momencie, można powiedzieć, wystaje poza obszar, poza krawędź dachu. No, tak się przyjęło, że od góry to jest te 50 cm, boki 20-30, no można to policzyć, ale mniej więcej to jest ten ale nawet tak zdroworozsądkowo, żeby nam nie wylewało za rynnę, tak? Jeżeli jesteśmy za blisko. Proste. No, jeśli chodzi o montaż konstrukcji, to, ale chyba na tym etapie też należy powiedzieć o trasach kablowych, które czasem jadą, chociażby widzę przewody, które przerzucane przez rynnę są, tak? No, kiedyś widziałem, słuchaj, no to naprawdę hicior, tak? Przewody puszczone rynną spustową, tak? No przecież są w izolacji, więc... Do inwertera? Tak. No, pomysł z jednej strony dobry, no bo zostały zamaskowane, ale z drugiej strony, no umówmy się, no przecież tam płynie woda, tak? No prąd i woda, tak niekoniecznie. Mają jedną wspólną cechę. Przewodzą. Przewodzą. Szybciej, tak? Tak jest. Szybciej, zdecydowanie szybciej ten prąd dopływa do inwertera. A z punktu widzenia właśnie konstrukcji, czy widzisz jakichś elementów, no nie wiem, niestosowanych właściwych narzędzi, czy niedokręcania śrub, bo niewłaściwymi narzędziami, na przykład niesprawdzania siły nacisku. Oczywiście, powinno się dokręcać śruby z odpowiednim momentem, tak? Jeśli chodzi o wartość tej siły, to każdy producent modułu podaje swoją wartość, tak? One oczywiście potrafią być zbieżne, no bo jeśli chodzi o ramę modułu fotowoltaicznego, no to ona jest podobna w modułach, więc te wartości mogą być podobne, ale powinniśmy do tego używać klucza dynamometrycznego, żeby dokręcać to z odpowiednią siłą, tak? Co jakiś czas powinniśmy to też sprawdzić, tak? Czy taka nakrętka się nie poluzowała, śruba. Aluminium ma niestety to do siebie, że potrafi się odkształcać, tak? Więc chociażby po jakimś czasie, jak wracamy na naszą instalację, po roku, powinniśmy sprawdzić poprawność dokręcenia tych śrub właśnie kluczem dynamometrycznym, tak? Czy coś się na mnie poluzowało. Więc no, to są takie najczęstsze błędy instalacji, które są zamontowane, które są właściwie dobrane, no bo za chwilę jeszcze powiemy o takich błędach doboru konstrukcji pod kątem istniejących instalacji dostępnych na rynku.